Obydwa referaty były oparte na badaniach satelitarnych zdjęć historycznych. Żeśmy przejrzeli, przebadali zdjęcia historyczne od 2003 roku tam w Smoleńsku. Te badania Brzozy natomiast dowiodły, że drzewo było złamane już 5 kwietnia na zdjęciu satelitarnym z 5 kwietnia przez WorldView 1, który żeśmy analizowali. Nie wiemy, kiedy było dokładnie złamane. Prawdopodobnie z punktu widzenia fizjologicznego i geometrycznego przesuwania się pnia, analizy geometrycznego przesuwania się pnia z czasem, było złamane jeden do może dwóch dni wcześniej. Natomiast nie wiemy, w jaki sposób było złamane, ani dokładnie kiedy. Jedyna rzecz, jaką twierdzimy, to jest właśnie to, że było złamane, że już to drzewo leżało i było złamane 5 kwietnia. To złamanie zaistniało już przed 5 kwietnia. I to jest wniosek taki koronny z tych badań. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie ma co do tego wątpliwości, że tak było. Są to badania bardzo proste. Nie są oparte na jakichś niezrozumiałych założeniach czy parametrach. Polegały na weryfikacji spectral reflectance, na analizie sygnału, który jest rejestrowany przez satelitę. Jak sobie wyobrazić, że weźmiemy lunetę czy tubę i patrzymy się w jeden punkt, dokładnie wiem. I teraz w tym punkcie jest jeden obiekt albo drugi i są tylko dwie możliwości, czarny i biały na przykład, to po prostu promień, światło, które... czy to jest zdjęcie, które jest zwrócone przez tą specyficzną skupioną wiązkę, będzie w jednym przypadku ciemny dawało obraz, w drugim jasny. No i w tym przypadku jest jasny, a w styczniu, 26 stycznia, gdy to drzewo nie było złamane, ten obraz jest ciemny. Jak się złoży te cztery zdjęcia, dwa z 11, 12 i jedno z 26 stycznia, z 11, 12 kwietnia i z 20 stycznia, i do tego się porówna z 5, to w ogóle nie ma wątpliwości, jest to kompletnie oczywiste. Nawet myśmy na samym początku, jak żeśmy badali to żeśmy szukali tego drzewa tam, gdzie Mac Report i ten Miller's Report mówią, i to drzewo tam nie jest. No, są wszystkie dane na temat tego, gdzie drzewa są, były nieakuratne, były niewłaściwe. Jakby ktoś chciał to sprawdzić, to nie znalazłby nic, żadnego potwierdzenia. Znalezienie tego drzewa było możliwe tak na 100% dopiero po użyciu tego filmu z paralotni, z filmu Anity Gargas.